No witam. Wybrałem się znowu, że tak powiem, nad rzeczkę do lasku, żeby może parę raczków pochwycić. Znowu mam nową siatkę. Zobaczymy, jak się sprawuje. Zostawię ją gdzieś na około godzinkę. Pójdę zrobić sobie mały obóz, podjętać sobie na hamaczku. No i tyle. Woda troszkę mętna, jak widać, dwie rzeczki się spotykają w jednym miejscu, że tak powiem. Kurczę, przez ostatnie parę dni właśnie trochę padało, zrobiło się troszeczkę błota, sporo liści, także zobaczymy, co to będzie, czy jakieś raczki się dzisiaj nam tutaj złapią. Dobiłem do miejsca, gdzie normalnie łapię raki. Mam ze sobą dzisiaj siateczkę typu, że tak powiem, parasol. Jeszcze w sumie jej nie używałem, zobaczymy, jak to w ogóle działa. Rozkładałem ją w sumie w domu, jest strasznie duża, nie? Także za chwileczkę zobaczymy, jak to ten wynalazek, że tak powiem, tutaj działa. Jak widzę, jest dosyć spora. No jest, bez kitu spora, nie? Spoczko. Jest miejsce na mięsko. Mam ze sobą dzisiaj kawałek boczku. Na to łapię jak na razie, jak dotąd najlepiej. Także zobaczymy, jak będzie. Za chwilę muszę znaleźć sobie jeszcze jakiś kamyk, żeby dociążyć siatkę. Żeby nie ganiać jej po prostu po całej okolicy. Tylko wpuścimy ją sobie tutaj i będzie sobie siedziała. Fajny patent w sumie z tym miejscem na jedzonko. Wkładasz sobie, nie wiem czy widać, zajdę bliżej. Jest specjalna siateczka w środku, do której wkładam sobie kawałek boczku. Kurde, zapach jest ładny, aż mi ślinka leci, także a w wodzie będzie wrzało. Bynajmniej zazwyczaj tak było. Także zobaczymy, dobra. Pierwszy myk zrobiony. Teraz poszukam jakiegoś większego kamyczka wziąć do środka, żeby dociążyć to wszystko. Spora bestia jest, także zobaczymy. Myślę, że zostawię ją na około, nie wiem, 30-40 minut. Zazwyczaj w takim czasie normalnie zwykłą siatką łapaliśmy około 20 raków mniej więcej, także mi się wydaje, że powinna być bajka. Teraz mówię, w tej chwili poziom wody podskoczył. Ciężko będzie cokolwiek zobaczyć w tej chwili. Ale miejmy nadzieję, że będzie parę ujęć, jak wchodzą do siatki. Na to liczę właściwie, nie? Dobra. Także siateczka dociążona już jest, jak widać. Teraz spróbuję, że tak powiem, usadowić ją na miejscu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Siatka w wodzie. Poczekamy chwilkę. Zobaczymy, co będzie. Jeżeli nie, nie przewiduję w sumie właściwie tego, że nic się nie znajdzie, no ale musimy poczekać. No stoję sobie w sumie jakiś czas. Niedawno widziałem właśnie jakiś ruch w wodzie. Ciężko stwierdzić w tej chwili, bo mówię, woda jest mętna, deszcz pada. Już właściwie znowu się zbiera, za chwilę będzie padało. Zerknę za chwileczkę do siatki. Wyciągnę ją na sekundę, zobaczymy, czy coś się złapało, czy nie. Przed sekundą wyciągnąłem siatkę, zobaczyć, co się złapało. Jestem pełen podziwu, powiem szczerze. Jestem tu w sumie 10-15 minut, a w tej chwili mam w siatce raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem raków plus na rybek wielkości 3-4 cm. Także nie ma co narzekać, szczerze powiedziawszy. Za chwilę pokażę. Jak wspominałem, jest trochę raczków. Tutaj widać tak samo rybki skaczą, także wezmę, złapię je na chwilę do naczynka, tak żeby sobie jeszcze popływały, zanim zrobię z nich sobie zupkę. I tyle. Dobra. Siatki wyciągamy. Wyciągnąłem w sumie już rybki, jeszcze, o które to jeszcze jedna jest.
Łapiemy raczki, nie buraczki. Puszczaj siatkę w kadzie. Składam je tutaj do po manierce. Nie będę brał wszystkich, resztę w sumie wypuszczę, bo nie potrzebuję ich tak dużo. Zjem sobie ze dwa, może ze trzy. Co tu jeszcze jest? No dawajcie mi tu, panowie. Następny. To jest taki dosyć sporawy, tutaj go sobie zatrzymam. No chodź tutaj, panie. No, puszczę siatkę. Halo. Puszczamy. Tak to właśnie z nimi jest. Właściwie zobaczę. Niedużo ich mam. Jak ugotuję. Część ugotuję, część w sumie zabiorę do domu. O dziwo. O ty kurde. Szczepawka. O dziwo. Moja córka lubi raczki, także dzisiaj sobie zje też. Troszkę pokażę. Mamy tutaj rybek, parę sztuk. Właściwie nie wiem, czy będę robił z nich zupkę, ale czemu by nie. Także zabieramy wszystko. Dobra, zboczu już wyciągniemy, przyda się w sumie na raz jeszcze. Zapakujemy go z powrotem do torebki foliowej, do kieszeni. Nie wiem, czy mi widać, zobaczcie kamerkę. Powiem szczerze, jak na 15 minut takim trafer, to jestem pełen podziwu. No dobra, i teraz tylko składa się też dość prosto, dosłownie jak parasol. Jest mały przycisk, luzujesz, proszę bardzo, troszeczkę tutaj trzęsiemy z wody, ale nie chcemy łapać żadnych roślin. Zwijam sobie ładnie siatkę. Pakuję mandżur i lecę szukać jakiegoś obozu na, że tak powiem, zupkę z raczków i rybek. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, muszę wskoczyć do wody, żeby nabrać sobie troszeczkę wody, tak powiem, bo wziąłem tylko litr ze sobą, a potrzebuję na ugotowanie raczków, a chcę sobie przefiltrować przez sojera. Mam go zazwyczaj ze sobą, żeby nie być kasu. Mam nadzieję, że buty mi taką wytrzymają. No i tyle. Zobaczymy, czy mi kolano wytrzyma. Druga sprawa. Litr wody właściwie już jest. Teraz idziemy szukać miejscówki.
A dla zmyłki mamy suplicę plastikową. Fajna, bo lekka. To nie jest szklana butelka, tylko plastik, także fajnie mieści mi się do pouch'a. I git malina. Dobra, lecimy teraz znaleźć jakąś miejscówkę, żeby się rozbić. Fajna miejscóweczka, jest parę dobrych drzew, żeby zawiesić sobie hamak i tarpa. Także dobiliśmy do miejsca docelowego. O, i tak mi się wydaje, że tu gdzieś się urządzę na ten moment. Co chcę powiedzieć jeszcze, to używam tarpika od LED 4x4. Wynalazłem sobie inne zawieszenie niż inni robią. Po prostu to jest takie, że tak powiem, chiński wynalazek, że tak powiem, ale działa jak dla mnie. Wiele razy już się sprawdził i tym razem też za chwilę to pokażę. Także tarpa mam już rozłożonego. Pozwoliłem sobie to zrobić troszkę wcześniej. Jak wspominałem, ja mam tu kilka właśnie takich wiązań. Właściwie używam takich blaszek, jak już mówiłem, od My Friendów. Bardzo prosta sprawa. Zarzewiam sobie wokół drzewa. Po prostu przekładam tutaj, to już się faktycznie nie rusza. Z drugiej strony sobie naciągam linkę jak chcę, tak samo wysokość. W tym wypadku zrobiłem, przełożyłem sobie do drugiego drzewa i też tu widać to już lepiej na takim myku. Linka jest napięta dosyć odpowiednio, w sumie ma jeszcze jakiś tam ruch ewentualnie, żeby nie zerwać tarpa. Tak samo tarp jest, nie jest jakoś mocno naciągnięty w tej chwili. Jest luźno, także mówię, dzisiaj jest wiecznie, nie chcę go po prostu sobie porwać. Aczkolwiek jeszcze mówię, nie miałem takiej sytuacji, przetrwał nawet deszcze w Peak District ostatnio. Zebrała mi się dosyć spora kałuża, także miałem na drugi dzień rano wodę do picia na herbatę i mogłem sobie, że tak powiem, dokonać porannej toalety. Także, no, tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie jaki mam jeszcze pomysł do tarpa, to użyć, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, gumowanych linek, żeby nie było czegoś takiego jak tutaj w tej chwili. One wtedy będą bardziej elastyczne i przy pogodzie takiej jak ta wiecznej, akurat teraz się uspokoiło w tej chwili, tarp będzie miał miejsce właśnie, troszeczkę ruchu, co nie pozwoli właśnie na uszkodzenia tego typu różnego porwania i takie tam. W tej chwili tak to wygląda. Za chwilę będę wieszał swój DD Bivi hamak. Będę musiał sobie zrobić do moich kupis linksów, że tak powiem, małe zawiesia, ze względu na to, że jak to bywa w pośpiechu,
nie wziąłem całego sprzętu po prostu. No i tak to jest. A do zabawy w lesie dzisiaj wziąłem swoje Kalahari. Jeszcze mnie nie zawiodło do tej pory. Także jest dosyć ciekawie. No i tyle. To, że zbytnio się nie posiadam za wiele czasu, postanowiłem właśnie zrezygnować z obiadku z tych rybek na rzecz ciepłej herbaty, a później jeszcze dodatkowo troszeczkę raczków, także na razie będzie herbatka, potatka. Wybuchowo. Cyk. Kubeczek. Hamaczek mam już rozłożony. Tarpik tak samo, także można chwilę odpocząć sobie. I w sumie powiem też kilka słów na temat plecaka LK-35 szwedzkiej armii. Bardzo dobry jest. Właściwie to, szczerze powiedziawszy, jest pierwsze moje doświadczenie właściwie z tym plecakiem. Jeszcze w terenie ze mną nie był. Z tego co tu widzicie, to sporo się w nim mieści. Jak na te 35 litrów. Miałem ze sobą na wierzchu tarpa, pod spodem był hamak. W środku jeszcze mam do niego śpiwór i matę samopompującą. Dodatkowo parę szpargałów. Mam ze sobą również swój, że tak powiem, zwitek, że tak powiem, z narzędziami. Coś takiego. Rozkłada się to bardzo dobrze. Mam ze sobą... No, linka w sumie mi teraz niepotrzebna jest, będę używał jej właśnie do tarpa. Zapasowe baterie mojego Kalahari, jak już wcześniej wspominałem. Kilka nożyków, właściwie trzy noże do dłubania w drzewie. Torebkę na śmieci. Kilka zip tie'ów, ewentualnie jak kto woli trytytek. No i chustę, wandamę. To jest taki mój mały zestaw, jeszcze jest właściwie niepełny. Niekiedy właściwie w plecaku mam jeszcze ze sobą troszeczkę linki. Jak dzisiaj zabrałem właśnie też siatkę na połów raków. Mam ze sobą jeszcze filtr, butelkę na wodę litrową, dodatkowo półlitrową butelkę, jak widzieliście, plastikową, dodatkowo jeszcze też następną półlitrową buteleczkę, znaczy taki worek składany od Sojera, który był w gratisie, że tak powiem. No i na złą pogodę mam jeszcze poncho. Jak widzicie, tak samo zmieścił się do plecaka jeszcze mała moja kucheneczka dual fuela. To było w sumie na tyle, że tak powiem. A miejsca właściwie jeszcze jest trochę, właściwie mam jeszcze jeden pouch, który mam ze sobą, tak jak wspominałem. Kilka dodatkowych śledzi do mocowania, jeżeli nie chcę mocować do drzewa, chcę się zakryć od wiatru, mocuję po prostu do podłogi gdzieś, wbijam sobie śledzie, naciągam i fajnie. Jeszcze jak mi się nudzi, mam ze sobą dwie książki: SAS Survival Guide i Food for Free. Małe książeczki od Collinsa Gema.
dosyć ciekawe. Dobrze je czasami mieć ze sobą. Coś przeczytasz, coś się dodatkowego nauczysz. Jak zawsze, wiadomo, buszka na tym polega. Coś robisz, możesz na chwilę przycupnąć. Jak na przykład tutaj hamaczek. Za chwilę będzie herbatka. Raczki się będą robić. Nastawię sobie też zupkę. Też sobie dzisiaj zabrałem do raczków. Właściwie mam ją chyba w kieszeni. A mniejszą większość. W każdym razie tak to u mnie dzisiaj wygląda. No i fajnie. Tyle. Dzięki. Dobra, woda wrze, możemy sobie na razie wyłączyć, zalejemy sobie herbatkę. Raczki mi się zrobiły fajnie, za chwileczkę pokażę. Raczki, nieboraczki. No i teraz mówię, opędzluję sobie. Chłopinę, co by się już tutaj nie tego. Pomalutku rozpruwamy po kończynie, że tak powiem. Muszę użyć, że tak powiem, troszeczkę. O, tak to zrobię. Więc drzewko, nożyka, stuknę kilka razy, żeby rozbić skorupę. Mięska jest w sumie niedużo, ale jest bardzo smacznie. Druga strona tak samo. Urywamy jedną stronę. Rozbijamy na czymś twardym skorupkę. I znowu rozprawiamy. Jest mięsko ładne. Jak mówię, dużo tego nie ma, ale jeżeli robiłbym tak samo zupkę z tych rybek, które wypuściłem, plus te wszystkie raczki, dodatkowo nawet ten makaron z tych z polskich zupek nudli, na pewno na tak powiem, taką małą kolację jednej osobie by w zupełności starczyło. Teraz bierzemy, urywamy. Tutaj tak, na razie podłóg, w sumie całą resztę wywalę, to się w sumie tutaj nie zmarnuje, ze względu na to, że to jest pełno raków, to jego koledzy pożywią się nim. No i tak to wygląda, resztę rozrywamy, nie wiem, czy to będzie widać, po prostu, i wyciągamy to, co jest najlepsze i jest najwięcej tego. Proszę bardzo, resztę tak samo do wody. Odkrajamy niepotrzebne, bo się tutaj patrzę, że zerwało troszkę z wnętrznościami. Jeszcze tego jeszcze też bym nie radził w sumie jeść. Zawsze delikatnie robię nacięcie od góry. Rozrywam, bo tu jest, że tak powiem, brzydko. Kupa. Tego też nie chcemy jeść, więc jednym ruchem pozbywamy się nieczystości. I
Zostaje staje nam takie mięsko. Mniej więcej to wygląda jak krewetka, ale smakuje bardzo dobrze. A to już jest część kociej michy. Następny kawałek, że tak powiem. To by było, że tak powiem, na tyle. Także do usłyszenia na kanale BPL Rafał Bartnicki. Ewentualnie tak samo, jak mówię, kocia micha. I tyle. Zobaczymy, co dalej. Tyle.